Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer. Czas na kolejny odcinek kariery. Mam nadzieję, że cieszycie się z tego powodu. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów z tej serii e, i zapraszam was oczywiście na stronę ergol.com. Tam z hasłem koza10 macie. Jeżeli w głowie powiedziałeś 10% zniżki, to znaczy, że oglądasz ten kanał często, a jeżeli nie, to znaczy, że powinieneś zasubskrybować. Mamy tu informację o... E, o, o. O, o czym A, o tym, że mamy. Dobra, że mamy że możemy zatrzymywać pomijanie. Jeśli jest jakaś ważna wiadomość. Nie, no, to, to tak zróbmy. Tak, tak jak ja rozumiem, że, że możemy zatrzymywać, jeżeli przyjdzie ważna informacja. Dobra, mamy słuchajcie, możliwość tutaj wpłynięcia na rozwój tego naszego lewego. Obrońcy slash, pomocnika, który radzi sobie nieźle i wydaje mi się, że, że zrobimy z niego pomoc, e, pomocnika teraz, bo będzie jeszcze chyba lepszy, takie jest moje wrażenie. Tak więc e, dajmy mu tutaj to. E, no i co, lecimy, lecimy, słuchajcie, do sezonu, bo teraz wreszcie będą procentowały wszystkie transfery, które zrobiliśmy. E, teraz wreszcie naprawdę liczę na to, e, że wszystkie te decyzje, które podjęliśmy, a moim zdaniem były to decyzje bardzo dobre, jeśli, jeśli nie znakomite, no to że one będą przynosiły rezultaty. Czekam także na informacje. O rozwoju tego naszego juniora z Portugalii Bo to mnie bardzo zastanawia Jak on będzie sobie radził Mamy również informację od Rejsa Że chce zagrać w tym meczu eee. Eee. No, no, to, no to wróci on znaczy wróci do składu w sumie Tak czy siak by wrócił Zatem gramy słuchajcie z siódmą drużyną My zajmujemy miejsce drugie e, Oczywiście bez Wagnomana w tym meczu e, Bo jak widzicie tutaj mamy drobne e, Problemy ze względu na jego Czerwoną kartkę e, Gramy zatem sobie z wahadłowym Prawego obrońcy my teoretycznie nie mamy w tym momencie e, Ale wiecie co W sumie w takim razie to czemu grać z wahadłowym e, Zagrajmy sobie tu RM w ten sposób e, i tu dajmy szansę Okaforowi zobaczymy jak on sobie poradzi e, na tej pozycji. E, Weber jest lekko zmęczony, więc tutaj zrobimy zmiany i pojawi się e, pojawi się dobra, niech ten Chorwat sobie zagra, czemu nie. E, mamy zatem skład złożony w ten sposób. E, Rejs w tym meczu zagra. E, no i chciałbym, żeby zagrał tutaj zamiast e, Kitela w tym spotkaniu. Białek na ataku Zatem w ten sposób wygląda to spotkanie Trzymajcie kciuki za 3 punkty żebyśmy wygrali I przegrywamy 1 do dwóch. No i to jest taki moment w którym trzeba znaleźć winnych Bo oni stworzyli sobie dwie sytuacje Oddali dwa strzały My mieliśmy przewagę Ale nie byliśmy w stanie tej przewagi wykorzystać King Sombi strzela dla nas Jeśli chodzi o ratingi No to Białek zagrał źle Jatta zagrał źle WindSimer też zagrał źle Cały atak zagrał źle. E, ci co zeszli, to, to była też porażka. Po raz kolejny e, zatem dowiadujemy się, że absolutnie nie można wypuszczać okafora z innym skrzydłowym. I to jest coś, co. To jest coś, co niestety musimy mieć w głowie, że. E, no, no, to jest coś, To jest coś, co musimy mieć w głowie, że. Że, 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 że nie ma możliwości, żebyśmy mm, grali tak kaforem, bo on wy wy wypada wtedy fatalnie. Wszystkie jego błędy. Wtedy zostają obnażone i wychodzą. Dobra, mamy zatem teraz chwilę czasu, żeby przygotować się do kolejnego spotkania. No, wypadliśmy tutaj z tego topu. No, ale umówmy się, na razie za nami zaledwie 6 spotkań, więc jeszcze pięć razy wszystko może się zmienić. Wystarczy złapać dobrą um, formę i, i będzie okej. Okay. Gramy teraz z Werderem, um, tak naprawdę na to spotkanie. To co? Zrobimy tylko jedną zmianę. Damy szansę Kozłows Kozłowskiemu od, um, od pierwszej minuty. Jako Hmm. No jak to zrobić, żeby to miało sens? Zagramy sobie LWB. Wagnoman ma minus, więc zagramy RWB. Żeby on tutaj miał plus znowuż. E no spróbujemy drobnej zmiany, drobnej zmiany, troszeczkę zawęzimy sobie to wszystko, e, ten sposób w jaki gramy, 5-2-1-2, e, dzięki czemu możemy zrobić sobie w ten sposób i zagra sobie tutaj e, Rejs, mimo wszystko Tukin Sombi, e, Kozłowski jako e, dziesiątka na ataku Winsheimer, no i damy szansę, damy szansę Okaforowi, damy szansę Okaforowi na pozycji stricte ofensywnej, żeby ten mógł się... Wykazać. Zatem w ten sposób podejdziemy do tego spotkania. Wygląda to wszystko naprawdę nieźle. No i z Werderem przegrywamy 3-2. Winsheimer strzelił, Okafor strzelił, no ale, znaczy, ja wiem, że gramy z drużyną na podobnym poziomie, jeżeli nie lepszym. No ale, zobaczcie, jak ta pomoc wypadła fatalnie. Weber zagrał tragiczne zawody. No, mam wrażenie, że jak na razie Austriak jest obciążony troszeczkę. Może, nie wiem, kwotą tego transferu? No ciężko mi jest to powiedzieć. No akurat do ciebie, Okafor, nie mogę mieć pretensji. Eee. 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 I, 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 I co mówi do nas Fernandez? Eee. Okej, okay. on chce podwyższenie... On chce... Eee. Eee. Słuchajcie, on, on, on... Eee. Chce zostać z nami na dłużej. I to jest taka... Kwestia kontraktowa, nie kwestia finansowa, więc ja to bardzo szanuję. Rzeczywiście, jemu kończy się kontrakt w ciągu 10 miesięcy. Porozmawiajmy z nim, bo ja, bo ja chcę, żeby on tu został, więc to mi się podoba. Wydaje mi się, że tutaj też nie musimy jakoś strasznie bać się jakiejś podwyżki. Bo to jest, tak jak mówię, kwestia tego, żeby to był piłkarz, który z nami zostanie na długie lata. On chce jednak rocznego kontraktu zaledwie. No to jest coś dla mnie bardzo ciekawego. No podwyższyć możemy zatem na dwa. E, akceptujemy to. Chociaż może on uzależnia swoje pozostanie w drużynie po prostu od tego. E, no jak e, jak o Jezus, ale bym zrobił, olebym zrobił błąd. Może on uzależnia swoje zostanie w drużynie od tego, jak będziemy radzili sobie i czy awansujemy do Bundesligi. E, jest to zrozumiałe. Lekka podwyżka o 400 euro. E, no i on jest zadowolony. E, mamy zatem nowego bramkarza starego, nowego, który zostaje z nami na dłużej i uważam, że na razie jest to bardzo dobra, bardzo dobre rozwiązanie. Zdziwiony jestem, że tutaj nie przed z nami porozmawiać, ale może zdarzy się to za niedługo. Tak jest, mamy zatem tutaj rozmowę. I, i, i cieszę się, że bramkarz przynajmniej jest zadowolony Może następnym razem trzech bramek nie puści No dobra, ale słuchajcie Powinna być tak, że informacja na temat rozwoju Tego młodego naszego A tutaj nic tego typu nie widzę Zatem zajrzyjmy sobie do skład huba No i Zobaczmy sobie tego środkowego pomocnika Naszego, Valente, I on już powinien móc zmienić pozycję Cały czas mamy ten jeden tydzień Cały czas jest ten ty jeden tydzień, słuchajcie, a przecież już tydzień na pewno minął od czasu, kiedy ja to widziałem. No nic, czekamy zatem. No jesteśmy teraz na miejscu szóstym. Oczywiście te różnice punktowe nie są duże, ale e, no już w tym momencie zaczynamy gubić punkty troszeczkę za często. E, na tyle, że zaraz może być to problem, jeżeli nasi rywale nie będą się potykali sami z siebie. E, mamy informację o e, ofertach, ale tych międzynarodowych to mnie nie interesuje. Gramy z zespołem e, z szesnastym, z Nurembergą. Tu dokonamy jednej zmiany, ale już nie kadrowe, znaczy nie w składzie, tylko chciałbym, żeby tutaj e, Kittel zmienił się tu, e, no i tu zobaczymy Białka i to jest wszystko, to jest wszystko, co zmieniamy, wygrajmy ten mecz, proszę Was, no to jest naprawdę zespół w dołku, chciałem powiedzieć, no ale, a, ale gdzie my jesteśmy w takim razie? Gdzie my w takim razie jesteśmy? No i to jest pytanie, no bo tworzymy sobie sytuację, no ale brakuje nam takiego uszczelnienia zespołu, zatem spróbujemy zamiast trójką zagrać na piątkę obrońców, no bo, no bo mamy na to papiery, no nie? I to, to też widać po tym składzie, że ten skład, no tak jak mówię, no, patrząc na tych zawodników widzimy, że ten skład na razie do tego w moim odczuciu przynajmniej stworzony. Zatem weźmy sobie formację, weźmy 5-2-1, yy, boże, 5-2-3 chyba, to będzie najlepsze rozwiązanie moim zdaniem. Eee, to wygląda absolutnie najlepiej. Co my tu jeszcze... Nie, nie, nie. Zostańmy sobie przy tym. Zostajemy sobie przy tym to zapisujemy. No, głupio gubimy te punkty. Strasznie głupio. No. Jest to coś, co mnie niezwykle drażni. Eee, tak samo jak niewykonane przeze mnie treningi. Zatem treningi za nami i czekamy sobie na kolejne spotkanko. Eee, no mam nadzieję, że to będzie spotkanko przede wszystkim, które zaowocuje wreszcie. No, 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 wreszcie trzema punktami. No, skład uważam, że jest taki, jaki być powinien. Szybka symulacja tego meczu przynosi nam rozwiązanie. Remisowe. No, nie możemy, nie możemy złapać takiego, wiecie, takiego strzału, żeby, żeby z trzy mecze z rzędu wygrać. A ja myślałem, że będzie to dosyć proste, a my teraz punkty no, gubimy w sposób już e, niemal nałogowy. Zróbmy z ciebie, chłopie, LWB, bo ja widzę, że to jest dla ciebie pozycja. Zresztą teraz w naszym składzie to jest pozycja. No ale trzeba przyznać, że. No, że, że fatalnym zakupem chyba na razie jest ten Weber, bo. No, bo zapłaciliśmy za gościa duże pieniądze, a. No właśnie, a co z tego? Jeżeli on nie daje nam tej pewności, której oczekiwaliśmy, zresztą możemy zobaczyć to w statystykach, oczywiście, jeśli chodzi o. Niego, to. Albo zobaczmy, pozycja będzie najłatwiej. Weber, 5, 6, średnia ocen. Na razie, nie? To to jest. Gościu w czterech spotkaniach dostał trzy żółte kartki. To jest dramat, nie. To jest dramat. W kolejnym meczu, przed kolejnym meczem, e, trzeba będzie zrobić naprawdę solidne zmiany. I to takie zmiany, e, które paru zawodnikom uświadomią, że w tej lidze Miejsca nie dostajesz za darmo, nie, bo No bo No zwyczajnie wygląda to bardzo źle Zwyczajnie wygląda to bardzo źle Dobra, co my tutaj mamy e, Okej, okay, te informacje nie są istotne e, Zatem gramy sobie teraz Z drugą fortuną, Düsseldorf Takie spotkanie wygrane na pewno by nas e, Napompowało e, I słuchajcie, no w ogóle, czemu teraz Weber grasz tu? I tak siak, ty nie zagrasz w tym meczu, więc to w ogóle nie jest dla nas potrzebne, ważne. Um, tutaj zaprosimy sobie ciebie, więc w ten sposób będzie wyglądała ta defensywa. Um, ty zagrasz, ale ja nie chcę, żeby tu grał Wagnoman. Nie chcę, żeby tu grał Wagnoman, bo on grał ostatnio e, fatalnie. Zatem chciałbym, żebyśmy zagrali e, formacją z trójką. Ja wiem, że tu żongluję, no ale, ale sorry. E, wyjdziemy bardzo odważnie, bo to będzie LW I to będzie RW. Więc to jest naprawdę super ofensywne ustawienie. Zatem tak e, Tu zapraszamy Kozłowskiego, który już tu może grać. Tu jest tak, jak być powinno. E, tu zagra sobie Sony Kitel, e, tu zagra sobie Okafor, e, tu zagra więc Heimer, a tu zagra Białek. Słuchajcie, wychodzimy na pełnej. Jak wygramy, to wygramy. Jak nie, to nikogo to nie zdziwi. Remis chyba też nie powinien. E, no nie przełożyło się to na okazję, ani na posiadanie, no ale z drugiej strony patrząc na nasze miejsce w tabeli, podział punktowy z zespołem, który jest wiceliderem, to nie jest najgorsza opcja, no. E, zaczyna nam tu chyba Okafor e, narzekać, że zszedł z boiska. Na twoim miejscu na razie Mordo bym na wiele nie narzekał, bo mamy dwóch graczy z Salzburga i obydwu nie jest w stanie tutaj cokolwiek zrobić w tej drużynie, e, poza tym, żebyśmy remisowali mecz za meczem, prawda? No jest to, jest to sytuacja naprawdę... Dramatyczna. Eee, no dobra, czekamy. Czekamy na to, co wydarzy się dalej. Gramy z Paderbornem. Eee, tu już rozmawialiśmy chyba na temat tej pozycji. Eee, a nie. Eee. A, czekajcie. A, chodzi o wypożyczenie eee, zawodnika, który jest do nas wypożyczony. To jest ten Muheim. Kto to jest? Eee. No, on mógłby grać więcej, to prawda, bo go potrzebujemy czasami, więc on skoczy sobie tutaj, ale. Ale cofnął nam raczej tego zawodnika z wypożyczenia, e, co do tego nie mam większych wątpliwości. No, jest źle. Słuchajcie, jest w tym momencie źle. E, mamy także co do Kaufmana tutaj zgłoszenia, aczkolwiek Kaufman mnie zupełnie nie interesuje, On nawet na treningach nie dawał rady, e, więc to nie jest problem. Z padebornem, z Wiktorią Kelno wygrać musimy absolutnie. Tu, tu nie ma innej opcji. E, to musi być 6 punktów i, 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 i musi być. Ja mówię, że musi być i musi być, chociaż Padeborn... Padeborn nie jest w najgorszej dyspozycji. E, zatem spróbujemy zagrać takim samym składem, jakim wyszliśmy na, e, na e, Fortunę. Zatem 5, a w zasadzie 3. E, to było to, tak jest. I tutaj zapraszam panów jako e, LW, RW, i tutaj wskoczy Okafor, e, tutaj wskoczy Sony Kittel tu zaprosimy sobie Kozłowskiego. W ten sposób to wygląda. Bez Webera po raz kolejny pyk, i z Tobą po raz kolejny pyk. Zatem w ten sposób skład jest gotowy. No i zobaczmy, czy będziemy w stanie. A nie, przepraszam, chciałbym jeszcze wprowadzić białka na boisko, bo wierzę, że da chłopratę w tym meczu. Jakoś tak mam, mam do niego zaufanie. I w tym meczu z Padebornem wygrywamy. Dwa do jednego. Okafor strzela dwa gole. Proszę bardzo, tak więc no, trzeba przyznać, że ta formacja, dzika budzika, ale przynosi nam dwa pozytywne rezultaty. I to, co martwi, pozbycie się naszego topowego transferu przynosi nam najlepsze rezultaty. No to jest naprawdę coś. Coś, co powinno nas delikatnie martwić. Gramy teraz z Wiktoriu Keln. Zagramy sobie po raz kolejny w tym ustawieniu. Ale w tym ustawieniu... E, a więc zmienimy sobie może w sumie tutaj formację pod to. Skoro na razie idzie, to ja nie mam zamiaru tego zmieniać. E, zatem bierzemy sobie formację em, tę. E, no i panów robimy skrzydłowymi. LW oraz RW. E, dobra, to zapisujemy, bo tutaj nie chcę robić... Zmiany na razie w składzie na Wiktorię Keln. Zatem e, zmieniamy tutaj, drob, e, robimy zmiany i tak. Tutaj chciałbym zobaczyć Johanssona między słupkami. Weber na pewno zagra. E, tutaj zobaczymy sobie. No tych dwóch panów mamy zmęczonych, a Kim Kinzombi na środku obrony. No to nie zagra. E, a ty zagrasz na środku obrony? Hmm? Hmm? Nie zagrasz. E, no Wagnomana mógłbym spytać, ale niestety wiem, że. E, wiem, że nie. Chociaż nie, Wagnoman może, proszę bardzo. Tego się nie spodziewałem. No dobra, to zagramy sobie takim ustawieniem. Cyk-cyk-cyk. E, e, no i teraz tak. Tu zaprosimy sobie e, Okafora po raz kolejny. Tu zagra sobie Białek. Wiem, że jest zmęczony, ale i tak wy wystąpi. Kozłowski. No i tutaj chciałbym Jatte wrzucić. A na napadzie e, zobaczymy tego naszego napastnika, który długo jest poza drużyną. No ale to jest dla niego szansa I wiecie co? Fajnie by było w sumie yy, Nie ukrywam Zobaczyć tutaj w podstawie 11 tego naszego Valente No ale on Dobra, wystąpi w podstawowym składzie Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy Na pewno jesteśmy zespołem lepszym na papierze Ale czy jesteśmy zespołem lepszym na boisku? Byliśmy, wygraliśmy, słuchajcie, chociaż trzeba zauważyć, że Białek nie strzela jedenastki, nie, to, to, to martwi, ale za to w, strzelił coś w meczu i Valente strzelił coś w meczu, więc fajnie, że w swoim debiucie młody Portugalczyk dobrze się pokazał i czy to wreszcie wpłynie pozytywnie na jego rozwój? No nie, Wagnoman za to zagrał okej, okay. ehm... okej, okay, mamy to zrobione, słuchajcie, więc... Podoba mi się to, że atmosfera w drużynie jest przynajmniej e, niezła Chociaż wokół drużyny jest taka e, średniawka Tutaj widać, znaczy średniawka 89 to jest znakomicie, ale, ale zaczęło to niestety spadać No nie ma co się dziwić No wszyscy liczą na to, że te wyniki drużyny będą e, zdecydowanie lepszy, lepsze Ja także, gramy teraz z piątym zespołem e, Więc super by było punkty im urwać e, W podstawowym składzie wystąpi u, tu, będą, tu będą drobne ciężary Na pewno Sony Kittel może wystąpić na ataku może, powiedzmy, eee, więc trochę zamieszamy, bo wydaje mi się, że ty możesz wystąpić na pomocy. Nie no, ale wystąpisz. Eee, Kinzombi na dziesiątce. Eee, a w sumie ta zmiana jest bez sensu. Po prostu wystarczy, żeby zostało tak eee, i żeby tu sobie wskoczył ktoś inny. Eee, no, tylko tak, no Mefert nie może to być. Nie może to być. Eee, Wagnoman w środku pomocy. Nie może to być. Yy... Kozłowski. No, Kozłowski by to mógł być. Jest, jest wypo... nie jest w pełni siła, ale jest na tyle wypoczęty, że ok, i zagra sobie na dyszce. Sonic, tel tutaj. Yy, Wagnoman, tutaj. Yy, oczywiście zmiany w środku obrony. Ciebie zapraszam i ciebie zapraszam. No, panie Weber, pan jeszcze nie zasłużył na to, żeby być podstawowym obrońcą, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. No i zobaczmy. Wygrywamy. 2 do 0. Eee, Glejcel wchodzi i strzela. Kinsombi strzela po raz kolejny. No nieprawdopodobnie jest ten pomocnik. No ta formacja, chociaż absurdalnie wyglądająca no obróciła, słuchajcie, obróciła jak na razie losy tego sezonu, ale to są bardzo krótkoterminowe zmiany, tutaj na pewno nie możemy powiedzieć, że już jesteśmy na prostej, nie, 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 absolutnie, e, tutaj jeszcze wiele pracy przed nami, żeby cokolwiek e, było ok. E, mamy oczywiście informacje co do tych juniorów, którzy sobie tutaj pracują, ale to są żadni zawodnicy nas interesujący, a my nie możemy nawet teraz wysłać e, skauta, no bo zwyczajnie nie mamy takich możliwości, no dobra, ale, ale mnie interesuje ten nasz młody, słuchajcie, no bo to jest absurdalne, że my cały czas czekamy z tą zmianą jego pozycji. Nie możemy tego zrobić, zobaczcie. Cały czas mamy czekać tydzień, więc wiecie co? Zróbmy tak, że on sobie teoretycznie pójdzie na lewe skrzydło. Tam, niech sobie chwilę potrenuje, jakby w tym kierunku, i zaraz zmienimy mu na napastnika, no bo ten tydzień to już przecież trwa miesiąc, nie? To jest absurdalne. Zatem już teraz wydaje mi się, że skoro była jednostka treningowa, to możemy młodemu dać tutaj troszeczkę. Znaczy możemy młodego zmienić znowu, żeby szedł w kierunku napastnika. O, tu minął tydzień. O, I teraz mam nadzieję, że to nam się uda. No chyba, że nam się zgliczował piłkarz i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dodatkowo, skoro już tu byliśmy, zobaczmy jak wygląda sytuacja kontraktowa. Mamy paru zawodników, którym kończą się kontrakty. Ci nas nie interesują. No ale tu jest piłkarz, z którym trzeba absolutnie podpisać. Eee, wiecie co? Wydaje mi się, że możemy tutaj zlecić przedłużonko eee, bez problemu to się uda. Akceptujemy to zatem, no i zostaje z nami na dłużej nasz napastnik, ale e, cieszy mnie. Cieszy mnie, że on zostaje, no bo on naprawdę jest, jest kocurem absolutnym. Gramy teraz Sky ze slautern. E, mamy również informację o powołaniach. Dwóch naszych zawodników zostaje powołanych, to oczywiście miła sprawa. E, ale w tym momencie nas to nie interesuje. My teraz gramy e, no jako życie w tym spotkaniu. E, no i co mogę powiedzieć? no... Panie Weber, na razie podziękujemy. Tobie na razie podziękujemy. Gramy tą obroną. No i na prawej stronie zagra Okafor. I to jest skład, który wystąpi w tym meczu. Zatem zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Remis, jeden do jednego wi Wanicek. Ehm. A nie to jest Karl. Karlslu. Boże. Karls Rue. Nie wiem, czemu powiedziałem Kaiser tak jak się rozpędziłem strasznie, zacząłem coś nawet nie spojrzałem na her. Oczywiście, że, że to nie jest kajze slautern. Ehm, co, co, co ty chcesz ode mnie? Okafor, za każdym razem, jak jest zmieniony, to nam ryczy. Strasznie mnie denerwuje. Powoli strasznie mnie denerwuje. Podoba mi się to, że my tutaj też już zbliżamy się do tej topowej trójki, która najbardziej nas interesuje. No, aczkolwiek nie ma co się oszukiwać, nas interesuje jedynka. Chcemy być mistrzami. Chcemy być. Yy, chcemy być takimi zwycięzcami, którzy wchodzą do tej Bundesligi bez żadnego, yy, wiecie, be, be, bez żadnych kompromisów. O, no wreszcie, mamy możliwość zmiany Valente. I teraz robi się poważnie, robi się z niego naprawdę pan piłkarz. Bardzo Wam dziękuję za, tym, za em, tę propozycję. Robimy z niego na razie kompletnego napastnika, bo chciałbym, żeby te podania poszły jeszcze do góry. No, ale to jest, of, to jest propozycja naprawdę e, spoko i, i za nią dziękuję, bo tutaj dostajemy spory, e, spory zastrzyk, spory, no gigantyczny zastrzyk potencjału. Gramy zatem teraz z Regensburgiem. No i fajnie by było w tym meczu zwyciężyć. E, zrobimy oczywiście drobne zmiany, a mianowicie tutaj Jatta wskoczy sobie na tą stronę, Wagnoman e, wskoczy sobie do środka obrony, bo może, zatem zagramy sobie tutaj nim. E, no i zapraszamy Białka e, na napastnika. Zabieramy także ze sobą walentę za niego i tak label. Zmieni się z Kitelem, bo chce, żeby zagrał Kozłowski. Troszkę zmian jest, ale mam nadzieję, że to będą zmiany na lepsze, że ta polska koneksja na napadzie da radę. No i Kozłowski strzelił, więc Białek nie zdobywa bramki, zdobywają Kozłowski, Valente wchodzi na boisko, więc to jest to, czego potrzebowaliśmy. Super, bardzo się cieszę, że, że wygrywamy w tym spotkaniu, no bo to jest kolejne, kolejny mecz, gdzie zaliczamy komplet oczek. No i powoli, powoli już tutaj pukamy do drzwi tej, tej ligi. No, do Bundesligi. No i powiem szczerze, Wagnoman, teraz ja chcę cię sprowadzić do środkowego obrońcy, bo, bo tam się odnajdujesz najlepiej i skład z tobą na środku obrony robi robotę. Tak naprawdę, więc tu możemy go sprowadzić. No Webera zapraszamy sobie oczywiście tutaj na ławeczkę rezerwowych za niego, bo tego ziomeczka w ogóle wypraszamy z drużyny i tu zapraszamy Walentę. Nie na tę pozycję oczywiście, ale um, nikt będzie Walentę. No i Okafor będzie miał miejsce w podstawowym składzie, zatem w ten sposób się to prezentuje. No dobra, jest fajnie. Zapisujemy to. No, myślę, że Austriak jest niezadowolony z tego, jak wygląda jego pozycja w zespole, ale co ja mam wam powiedzieć? Doskonale widzicie, że te występy bez niego wyglądają dużo lepiej. Ale wydaje mi się, że teraz spróbujemy go wprowadzić do drużyny, żeby był on wagnoman. Nie będzie to wyglądało na pewno na pewno źle. Na papierze przynajmniej, no bo doskonale wiemy, że może być to. Może być z tym różnie. Słuchajcie, zbliża nam się, yy, zbliża nam się yy, grudzień, więc będzie trzeba poszukać także y, tego, co dla nas może być naprawdę istotne i ponomocne, y, Tak więc y, zawodników, którym kończą się kontrakty, no bo nie ma co się oszukiwać w tym momencie, to jest, to jest naprawdę potrzebne. Zatem bierzemy sobie kontrakt roczny i mogą to być 3 wstrzel... Albo dobra, niech to będą 23-latkowie żebyśmy tutaj mieli to z głowy Dajemy dowolną pozycję, dajemy dowolną klasę, no bo my w tym momencie potrzebujemy tego typu zawodników, którzy mogą być właśnie. No, no dowolni. Niestety, wycofana oferta prowadzenia reprezentacji Rumunii, jakoś to przeżyje z Igną. Ingolstadt. E, mam nadzieję, że uda nam się zwyciężyć. No, składik jest chyba dobrze poukładany, chociaż wiecie co? No, w ostatnim meczu Kozłowski strzelił bramkę, tak więc nie chcę go tutaj z drużyny wykluczać. E, Sony Kittel na ataku wystąpi. Kozłowski jako e, środkowy pomocnik ofensywny. No, i miejmy nadzieję, że Polak znowuż dołoży i że sprawi mi ból głowy. E, czy ma grać dalej w składzie? E, no, nie wiemy, czy sprawił go golem. E, asystami. Mm... Raczej nie, bo ta ocena dosyć niska, No więc Heimer znowu już gra dobrze. Wszedł na boisko tylko jeden zawodnik, czyli Wober, ale zagrał nieźle, słuchajcie. Zagrał nieźle na poziomie lepiej niż ok, więc wydaje mi się, że możemy go w meczu z Han He Boże, Heiden Heidenheim ja mam takie problemy, że z, że z tym zespołem możemy go wystawić w podstawowym składzie. No i na to naprawdę liczę, tym bardziej, że paru naszych zawodników jest lekko zmęczonych. Mamy również nową animację, mianowicie Assist Leader. Kto jest naszym liderem? Jest to Winsheimer. Jest liderem drugiej Bundesligi, jeśli chodzi o asysty, chcę tylko powiedzieć. Zobaczmy drugą Bundesligę strzelców, czy coś tutaj będzie, jeśli chodzi o tego zawodnika. Ale nie, tutaj niestety... Nie mamy takowej informacji. To są dosyć stare wiadomości. Dobra. Zatem szykujemy się na mecz z Heidenheim. Skład będzie wyglądał następująco. Tutaj zagra Weber, tutaj zagra sobie Wuskowicz. Tu zaprosimy Kozłowskiego, King Zombie, OK. A gdzie jest ten nasz rejs? Czemu Czemu go nie mamy? Zmęczony też, no to taki środek sobie wystąpi. Jatta zmieni się z Okaforem, tu zapraszamy Białka. Na lewą stronę, no ciebie nie wrzucimy tu za bardzo, więc na lewej stronie zagra więc Heimer, a tu zaprosimy Walentę. Taki składzik, wiecie, troszeczkę, troszeczkę naciągany, ale zobaczymy. Może przejdziemy dalej i przechodzimy. Jatta i Białek strzelają dla nas bramki, słuchajcie. No, no jest super, jest naprawdę fajnie eee, cieszy mnie to niezmiernie, że Polak też wpisuje się na listę strzelców no i zobaczcie, Wober z dobrym meczem to jest coś, na co ja naprawdę liczę no że on będzie tutaj realizował się wreszcie w tej obronie no bo to, 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 to wygląda naprawdę źle eee, ten nasz zawodnik tutaj wbija lepszą ocenę ogólną ale ja nie widzę dla niego miejsca w zespole no i to jest piłkarz, którego ja naprawdę chciałbym sprzedać i na to liczę, że się go pozbędziemy eee, Wystawimy go może na listę, bo do tej pory tego nie zrobiłem. Liczę, że się go pozbędziemy z tego powodu, że potrzebujemy pieniędzy, słuchajcie. Potrzebujemy pieniędzy naprawdę, więc e, sprzedaż tego zawodnika otwiera nam drogę do otworzenia scoutingów, e, do realizacji scoutingów, a przede wszystkim my. Co bardzo istotne i o czym musimy pamiętać, potrzebujemy jeszcze jednego środkowego pomocnika, bo to widać po prostu podróżnie, że brakuje nam takiego zawodnika. Zatem tutaj e, tego gościa się pozbywamy, bo to nie jest absolutnie ten poziom. E, obrońców mamy wystarczająco, chociaż przydałby nam się jeszcze jeden taki. Chociaż nie no, w tym momencie bocznym by nam się nie przydało aż tak bardzo. No, środkowy pomocnik to jest, to jest cały czas nasza potrzeba. No, nie wykluczam pójścia po tego Francuza, który wygląda naprawdę nieźle. Zobaczmy, co się tutaj dzieje dalej. Cieszę się, że się zgadzamy. No, i dostajemy pieniądze, pół miliona wpada nam z pokalu, ale wydaje mi się, że to jest pół miliona, które niestety nie jest do naszej dyspozycji, chociaż. No, nie, nie jest do naszej dyspozycji. No, w tym momencie mamy zaledwie e, 300 tysięcy, 400 tysięcy. No, to są pieniądze, które możemy wyznaczyć na ska e, przeznaczyć na jeden scouting, jeżeli mamy jakiegoś skauta. Mamy całkiem niezłego, tak więc zróbmy to. E, załóżmy e, scoutowską. E, tak jest. I wystawmy na 9 miesięcy No ale liczę, słuchajcie, tutaj będziemy musieli tych sprzedawać Zawodników Będziemy musieli zatem tutaj patrzeć na to, kto nam wpada No i dobra, czekamy za to Zatem na zbliżające się Te dni grudniowe Zobaczymy, jakich rywali nam przyniosą Jest to Hanower Lider jak na razie Ligi No fajnie by było z nimi wygrać, no nie ma co się oszukiwać Ale to nie będzie łatwa sprawa, tym bardziej, że Paru naszych zawodników tutaj zgłasza Lekkie zmęczenie więc tak, obrona, obrona będzie miała drobną zmianę. Zagra sobie tutaj yy, Wagnoman w tym meczu na skrzydle. Yy, to jest niesamowite, gdzie on może grać. Tu zagra Weber. Yy, tu zagra sobie King Zombie z Racem. Okej. Okay. Yy, tu musisz wystąpić. Bez ciebie, bez ciebie absolutnie nie ma grania. Yy, yy, a tutaj zagra sobie ten nasz lewy pomocnik. Mimo wszystko. Go wstawiamy. Zatem w ten sposób to wygląda. E, troszeczkę ten skład jest taki. Mm, no to zwycięstwo raczej jest dalsze niż bliższe, ale no sami widzicie, z czego mogliśmy szyć. No i już szyliśmy z tego remis. E, Kim pokazuje, że jest wartościowym kapitanem, słuchajcie. E, w ogóle statystyki tego meczu były takie, że my tutaj naprawdę. E, no. No nie byliśmy gorszą stroną, nie? Więc cieszy mnie bardzo to, że punktów za wielu nie tracimy, chociaż cały czas do kar Ka Boże, Karlsruhe tracimy trzy oczka. Do Düsseldorfu także trzy punkty. To jest oczywiście środek sezonu. No ale jeżeli trafi nam się kolejny taki dołek, jaki mieliśmy jeszcze jakiś czas temu, to tutaj absolutnie nie, nie, nie ma co... Yy, yy. Tutaj absolutnie, słuchajcie, nie ma o czym gadać i, e, i to będzie koniec. To będzie absolutnie koniec wtedy marzeń o e, awansie, tak więc e, zobaczymy. Gramy teraz z Hanzą Rostok, bodaj. E, zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądało. To jest zespół z 11 miejsca. E, skład jest wypoczęty, e, więc jedyne co tutaj zmienimy, to chciałbym, żeby zagrał sobie Białek w tym spotkaniu. E, no i żeby oszczędzić jednego z pomocników, warto by było wprowadzić tu Kozłowskiego. Zatem w ten sposób wychodzimy na zespół z Rostocka. I wygrywamy jeden do zera, więc Heimer strzela, ale zobaczcie, ile mieliśmy okazji. E, i, I to był mecz, w którym naprawdę e, zdaje się, że dominowaliśmy. E, tak więc cieszy mnie to bardzo. No to co? Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. E, przed nami już zaraz zimowe okno transferowe, więc w sumie, w sumie to może nie lecimy dalej i tym oknem rozpoczniemy, rozpoczniemy kolejny odcinek. E, mamy informację. Okej. Okay. Czekajcie. co, co, co? Eee, Mamy informacje na temat finansów. A, że tutaj rosną troszeczkę. No ale tego nie, tego nie zmienimy, słuchajcie. To, to, to jest coś niemożliwego do zmienienia, jeżeli chcemy gończyć czołówkę. Eee, nie widzę tego. No inaczej, musielibyśmy sprzedać jednego z liderów i zatrudnić kogoś, kto będzie za, za, zarabiał dużo mniej, ale w moim odczuciu to jest niemożliwe. Ech. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale zobaczymy już jutro.